wcześniejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012-2013. Za chwilę obejrzą Państwo krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy szóstej, ale zanim to nastąpi, pozwolę sobie po raz ostatni w szkole podstawowej przeczytać listę obecności mojej klasy. Zapraszam na scenę Agnieszkę Zedlińską. Agnieszka świetnie tańczy, płynnie czyta i opowiada. Marek Florczak. Marek zawsze szokuje, tornada i burze nam zwiastuje, katastrofy przepowiada i językiem polskim dobrze włada. Michał Michał, łakomy na słodycze łasy, rzadko w niczemu się myli, nie masz od niego wytchnienia ani chwili. Jonasz Raczko. Gibki, szybki podczas przerwy, perfekcyjny podczas pracy, będzie z niego technik strzał. Martyna Mrozewska. Martynka, spokojna i milcząca, ale za to świetnie na matematyce reagująca. Rafał Skoczyński. Rafał, przymilny, dobrany do przyłóż. Cięż w plecach stale dźwiga, ale od pomocy innym nigdy się nie miga. Aneta Urbaś. Dobrze pracuje, świetnie organizuje, czasami za bardzo cudzymi sprawami się interesuje. Robert Słupka. Pojawia się i znika, ale ma zdolności technika. Mateusz Przewózki. Zapraszam Mateusza. Czy jest Mateusz? Dobrze. Oto moja klasa szósta. I teraz oddaję głos moim uczniom. Witam Was na dzisiejszej akademii. Ma ona wyjątkowy charakter. Jest to nasz ostatni dzień.
Thank you.
szkoły miłość oraz nadzieją, że nikt tego nie odkryje, a tu na uczcie wyrywa go od odpowiedzi. I oczywiście to jedynka. Pozostał tylko jeden sposób. Łzy, czyli inaczej zagrywa na jedność. Dziś nie muszę iść do szkoły. A to dlaczego? Pani powiedziała, że to nie robi.
Dziękuję.